Dzień dobry Państwu, witam Panie i Panów Radnych na dzisiejszej sesji Rady Gminy w ósmej kadencji. Witam wójta gminy, starnika gminy, witam sekretarza gminy, witam komendanta naszego posterunku policji, czyli nas z Kośnika, nie na miejscowo, można powiedzieć, też jeden od jego po prostu tutaj w zasięgu. Kilka rad porządnej dzisiejszej sesji wszyscy otrzymaliście. Pozwólcie, że go teraz przedstawię. Pierwsze otwarcie obrad sesji, drugie odczytanie porządku obrad sesji, udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje na poprzedniej sesji, czwarte przyjęcie interpelacji, zapytań rady, piąte przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, szóste sprawozdanie wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji, siódme sprawozdanie wójta gminy za okres międzysesyjny, ósme informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, dziewiąte informacja z działalności Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji, gminny kalendarz imprez, dziesiąte ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, 11. sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 12. omówienie programu inwestycji, 13. uchwalenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego, 14. uchwalenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czechów-Kolonia na rok 2021, 15. uchwalenie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czechów-Kolonia na lata 2021-32. 16. uchwalenie uchwały w sprawie propozycji postawienia drogi 4581 PC uwzględnia kategorii drogi powiatowej. 17. uchwalenie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. 18. uchwalenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowego poprzedzający dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 19. uchwalenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, 20 wolne głosy, 21 zamknięcie obrad. Czy są uwagi do proponowania do porządku obrad? Panie Przewodniczący, bardzo proszę o oddanie jeszcze jednego punktu do porządku obrad. Pozycji 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do złożenia zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzeni na dobry, Polonia. Stadiony o numerze 15/3, 15/4, 15/5, obręb Morawi. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przegłosowanie nowego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, proszę na siebie pozbawione. Czy są jeszcze uwagi do powołania do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pani z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad, zechce nacisnąć przycisk.
ogólnie głosowanie do wycięcia protokołu z tej sesji. Bardzo prosimy o oddanie głosu. Proszę na komisję. Dziękuję bardzo. I w punkcie 6 sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Proszę sekretarza. Sekretarza, Rada Gminy w czasie międzysesyjnym przyjęła na zawiązę uchwały. Wprowadzenie uchwalenia numer 34 sesji Rady Gminy Tychonia, w tym kategorii tego wiązania podjęła na zmianę uchwały. Uchwała numer 34, łamane na 181, łamane na 2021 Rady Gminy Tychonia. Kolejna uchwała jest numer 193. Dotyczyła sprawy zmiany uchwały budżetowej więcej pokolenia na rok 2021. Kolejna uchwała 274. Do uchwały o Rady Gminy Polonia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia czterech budżetów na Rady Gminy Polonia na lata 2021-2022. Uchwała 195 nie to była w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na przypadające finansowanie inwestycji na podczas budowy sieci pociągowej w wysokości 7 litery oraz budowa łącznika sieci pociągowej w wysokości 7 Dziękuję bardzo. Czy teraz mamy pytania jakieś? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu
siódmego sprawozdania wójta gminy za obecnie sesyjne. Proszę bardzo pana wójta. Panie przewodniczący, szanowna rada, w okresie międzysesyjnym do dnia 27 maja 2021 roku w dniu 7 maja został ogłoszony przetarg na budowę przebudowę drogi gminy o istniejącej nawierzchni bitumicznej Kosmów Kuszyn do granicy gminy Wycieli. Kosmów działka nr 32, Kosmów kolonia działka nr 69 o długości ogólnej 973 m bieżące, szerokości pasa jezdni 4 m bieżące za poboczami 2 razy po 75 cm. Przetarg odbył się 25 maja, w oznaczonym terminie oferty złożyły trzy firmy, PBD Kalisz na kwotę 649 445 zł, Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny Błaszki za kwotę 526 868 zł, Traf Pili Lichen Stary za kwotę 654 663 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę przebudowę drogi Kosmów Kuszyn została wybrana firma Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny. Termin wykonania to 2 miesiące od daty podpisania umowy, czyli gdzieś do końca. Trwają prace w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kamieniu. Wykonano większość docierania ścian, styro dachu. Zmieniono oprawy na energooszczędne, różne źródła LED oraz częściowo narację elektryczną. Zamontowano panele fotowoltaiczne. Wykonawca wystawił pierwszą fakturę na kwotę 553 500 zł. Termin wykonania według umowy z wykonawcą 20 sierpnia 2021. I też wiem, że te pieniążki za pierwszą fakturę to pierwsza zaliczkę mamy. Pierwszą zaliczkę mamy. Dano, czy ona nie obciąża gminy. Prace przy przebudowie stacji uzdania na wodę miejscowości Morawi. Roboty bramy budowlanej wykonano demontaż skucie posadzek stacji termicznej i czynniki gociowej oraz wykonanie nowych posadzek, płytki malowania. Zapłacono fakturę dotyczącą wykonania projektu budowlanego stacji. Termin zakończenia ruchu gumowy wykonawcą do 30 lipca 2023. Natomiast roboty budowlano-montażowe do 30 czerwca i rozruch technologiczny do 30 lipca bieżącego roku. Wykonano termomodernizację dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedpolewie Pańskim, roboty rozwórkowe, uklenie, pokrycie powierzchniego ciała dachu, powierzchni 322 m2, budki balkarskie, rynny, spadowe i stada domowa. Koszt 148 288 zł. Tu przypomnę, że 50% środki wsi Przedpolew i 50% dołożyła gmina z własnego budżet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ewentualne pytania do pana wójta? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Jacka Maślaka. W okresie międzysesyjnym komisja obradowała dwa razy, w związku z czym będą dwa protokoły. Protokół numer 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czechów Kolonia w dniu 12.05.2021. Porządek obrad Komisji Rewizyjnej. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. Drugie, uchwalenie porządku obrad. Trzecie, kontrola sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Podjęcie opinii w sprawie absolutorium dla wójta. Czwarte, zapoznanie się z porządkiem obrad sesji Rady Gminy. Piąte, wolne głosy. Szóste, zamknięcie posiedzenia. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. Komisja Rewizyjna obradowała w pełnym 5-osobowym składzie. Stwierdzam, że podejmowane uchwały są prawomocne. Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag. Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Pani skarbnik przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. W odniesieniu do sprawozdania komisja poddała kontroli i ocenie następujące zagadnienia. Analiza wykonania dochodów budżetu, analiza wykonania wydatków budżetu oraz prawidłowości dokonywanych wydatków, stopień realizacji wydatków majątkowych, analiza wykonania przychodów i rozchodów budżetu, analiza informacji o stanie mienia gminy na 31.12.2020 roku. Dochody budżetu zostały zrealizowane w 98,62% planu, z czego dochody bieżące zostały wykonane w 99,48%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 100,29% planu.
Kontrolując wydatki budżetu, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonane zostały 92,96% planu, w tym wydatki bieżące wykonano 96,15% planu, a wydatki majątkowe wykonano 69,84% planu. Przychody budżetu w 2020 roku to przychody z tytułu wolnych środków wykonane w 100%. Rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonano w 100%. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią 16,33% wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Komisja Rewizyjna, kontrolując wykonanie budżetu, nie stwierdziła nieprawidłowości i oceniła pozytywnie wykonanie budżetu gminy Cekłów Kolonia za 2020 rok. Następnie komisja w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. I na tym posiedzenie zakończono. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę, jeszcze jeden. Przepraszam. I protokół numer 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.05.2021. Pierwsze, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. Komisja Rewizyjna obradowała 4-osobowym składzie, 1 osoba nieobecna, usprawiedliwiona. Stwierdzam, że podejmowane uchwały są prawomocne. Wyjaśnienie i omówienia zagadnień dotyczących kontrolowanych zagadnień udzielali zastępca wójta pan Janusz Rączak, skarbnik pani major Leszkiewicz oraz pan Janusz Nowak. Punkt 2. Uchwalenie porządku obrad. Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag. Punkt 3. Zapoznanie się z programem imprez na 2021 rok. Pan Janusz Nowak przedstawił zadania wykonane w 2020 roku. Szczegółowo omówił urządzanie i tradycji. Następnie przedstawił plan imprez na 2021 rok, których realizacja rozpocznie się w drugiej połowie roku ze względu na obowiązujące na dzień dzisiejszy obostrzenia z powodu pandemii. Punkt 4. Kontrola stacji uzdatniania wody i oczyszczalni działających na terenie gminy. Na terenie gminy działają 3 stacje uzdatniania wody. Próbki wody są regularnie poddawane badaniom i z protokołu badań wynika, że woda dostarczona mieszkańcom spełnia wymogi jakościowe. Podobnie w odniesieniu do dwóch oczyszczalni ścieków pobierają się próbki do badań w celu określenia prawidłowości działania tych obiektów. Punkt 5. Kontrola wpłat należności za odpady komunalne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w opłatach za odpady komunalne wyniosły 99 213 zł i zmniejszyły się o 23 000 w porównaniu z rokiem poprzednim. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są po każdym kwartale upomnienia. Łączna ilość upomnień wystawiona w 2020 roku wynosi 985 sztuk. Wiele zastrzeżeń budzi jednak niewłaściwa segregacja odpadów przez mieszkańców, co może powodować w przyszłości wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów. Punkt 6. Kontrola odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych przez Urząd Gminy. Środki zewnętrzne pozyskiwane zostały pozyskane zostały między innymi na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku miejscowościach naszej gminy oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Borawinie. Drugim dużym zadaniem, na które pozyskano środki zewnętrzne, jest termomodernizacja szkoły podstawowej w Kamieniu. Kolejną inwestycją z udziałem wyżej wymienionych środków jest zakończony remont szatni na boisku w Kamieniu. Duże środki gmina otrzymała na utworzenie dwóch klubów dziecięcych, a także dotacje celowe w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Punkt 7. Kontrola wydatków na szkolnictwo rozliczy na poszczególne placówki oświatowe. Komisja zapoznała się z wydatkami na szkolnictwo w 2020 roku. Ogółem wydatki wyniosły 8 474 024 zł, za które otrzymano subwencję w wysokości 4 454 873 zł i dopłata gminy to około 4 miliony złotych. Największą kwotę wydatku na szkolnictwo stanowi wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, a dalej zakup energii i ogrzewanie budynku. Punkt 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii. Na podstawie przedstawionego sprawozdania Komisja Rewizyjna przeanalizowała wydatki na wszystkie obszary udzielonej pomocy przez GOPS. Wydatki w 2020 roku zamknęły się kwotą 8 178 354 zł. Dochody pochodzą z dotacji w wysokości 7 254 889 zł plus subwencja od wojewody 205 039 zł oraz środki własnej gminy w wysokości 718 424 zł. W sprawozdaniu zasygnalizowane zostały potrzeby GOPS w zakresie pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy.
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Punkt 9. Kontrola zarządu gminnego OSP w Cekowie Kolonii oraz podległych mu jednostek. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę pod względem finansowym i tak wydatki ogółem na ochotnicze straże pożarne wyniosły w 2020 roku 171 330 zł. Na tę kwotę złożyły się zakupy, w tym wydatki na paliwo 11 700 zł, usługi i remonty, składki ubezpieczeniowe, dofinansowania, zakup energii i gazu, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach oraz koszty zarządu. Na koszty zarządu w wysokości 30 393 zł złożyły się składki ZUS, wynagrodzenie kierowców, polisy ubezpieczeniowe oraz zakupy i usługi. W 2020 roku nie zakupiono żadnych środków trwałych. Punkt 10. Kontrola wydatków na oświetlenie za rok 2020. Wydatki na oświetlenie uliczne i drogowe poniesione w 2020 roku wyniosły 300 tysięcy złotych, na co złożyły się koszty energii oraz koszty konserwacji i utrzymania punktów świetlnych. Cena energii wynika z przetargu organizowanego wspólnie dla wielu jednostek przez spółkę obsługującą oświetlenie. Punkt 11. Kontrola realizacji budżetu w zakresie wydatków na podróże służbowe. Z dokumentów księgowych udostępnionych przez skargi wynika, że plan wydatków na podróże służbowe został wykonany w 74,19% w kwocie 32 197 zł. Na koszty delegacji składają się koszty wyjazdu służbowych pracowników urzędu i pracowników obsługi, a także diety sołtysów i ryczałty na używanie prywatnych samochodów przez wójta, zastępcy i uprawnionych pracowników urzędu. Komisja stwierdziła, że kontrolowane delegacje zawierały numer delegacji, datę wystawienia, czas delegacji, cel podróży, określenie środka lokomocji, zostały prawidłowo wyliczone i zastosowane do wypłaty. Wszystkie delegacje zawierały adnotację o ujęciu dokumentów w księgach rachunkowych, które były zgodne ze stanem faktycznym oraz następowały w granicach kwot określonych w planie finansowym. Punkt 12. Kontrola wydatków związanych z działalnością Biura Rady Gminy. Wydatki na działalność Biura Rady Gminy w 2020 roku wyniosły 950 zł na zakupy oraz 1665 zł na usługi. Wydatki te przeznaczone były m.in. na zakup artykułów spożywczych, kwiatów wiązanych pogrzebowych oraz usługi cateringowe. Szczegółowe sprawdzenie faktur zapoczynione zakupy i usługi pozwala na stwierdzenie, że wydatki są prawidłowo udokumentowane, a faktury zawierają dokładny opis o celowości zakupu, do których komisja nie wnosi zastrzeżeń. Punkt 13. Przetargi. Kontrola wykonania przetargów. W rejestrze przetargów na 2020 rok widnieje 17 pozycji. 3 przetargi zostały unieważnione, a dotyczyły zagospodarowania odpadów oraz świadczenia usług odbierania i transportu odpadów komunalnych. Pozostałe przetargi zostały rozstrzygnięte i wygrywające firmy przystąpiły do wykonywania prac. Punkt 14. Komisja zapoznała się ze zmianami w budżecie i uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032. A tym sprawozdanie zakończone. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za bardzo obszerną informację z kontroli naszej pracy urzędu. Dziękuję bardzo. Czy ewentualne jakieś pytania do pana przewodniczącego? Nie widzę. O zabranie głosu proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Agnieszkę Karpisiewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dnia 15 maja 2021 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów Inwestycji Planowania Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja odbyła się w 100% składzie. W obradach komisji uczestniczyli wójt pan Janusz Łowacki, zastępca wójta pan Janusz Tomczak, kierownik Gminnego Centrum Pomocy Kultury, Sportu i Rekreacji pan Janusz Łowacki, skarbnik pan Majer. Po otwarciu posiedzenia stwierdzenie prawomocności odczytano proponowany porządek obrad. Po otwarciu posiedzenia stwierdzenie prawomocności, odczytanie porządku obrad, przyjęcie programu oraz podsumowanie pracy Gminnego Centrum Pomocy Kultury i Rekreacji w Cekowie Kolonii, sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty za rok 2020, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020, omówienie planowanych inwestycji w 2021 roku, rozpatrzenie wykonania budżetu za rok 2020, zapoznanie się z porządkiem obrad sesji Rady, wolne głosy, zamknięcie posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Następnie głos zabrał kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji pan Janusz Nowak, szczegółowo przedstawił etapy powstawania Izby Tradycji. Omówiony został gminny kalendarz imprez na 2021 rok. Komisja przyjęła program Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji.
W dalszej kolejności Mariusz Chojnacki przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty za rok 2020. Ogółem wydatki 8 475 024,13 zł. Środki otrzymane, subwencja oświatowa 4 454 873 zł, dotacja celowa na przedszkole, oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 lat 212 318 zł, dotacja na podręczniki do klasy od 1 do 8 szkoły podstawowej 42 786 groszy, projekty 500 plus dla nauczycieli, wyposażenie do pracy zdalnej 28 500 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 8 tysięcy, opłata za godzinę ponad podstawę programową przedszkolu, oddziałach przedszkolu i punkcie przedszkolnym 24 517 zł 40 groszy, opłata za wyżywienie w przedszkolu 47 846 zł 40 groszy. Następnie sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Cechowi Kolonii z zakresu pomocy społecznej i innych zadań realizowanych za rok 2020 przedstawi zastępca wójta pan Janusz Tomcza. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku razem 8 178 354 zł 13 groszy, środki własne 718 424 zł 46 groszy, dotacje celowe 205 039 99 groszy, środki zlecone 7 254 889 zł 68 groszy. Zostały wskazane również potrzeby do psów w zakresie pomocy społecznej. Wójt pan Mariusz Chojnacki zapoznał Komisję z oceną gospodarki komunalnej. Należy zwrócić uwagę na prawidłową segregację śmieci mieszkańców. W następnej kolejności omówiono inwestycje w 2021 roku. Trwają prace w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kamieniu. Trwają prace przy przebudowie statyw zapomniałych w miejscowości Morawin. Wykonano termomodernizację dachu budynku ochotniczej straży pożarnej przez Kolegię Pańskim. Rozstrzygnięto przetarg na budowę, przebudowę drogi gminnej Kosmów-Kuszyn. Skarbnik pani Mariola Czyszkiewicz omówiła wykonanie budżetu za rok 2020 i zmiany budżetu. Wójt pan Mariusz Chojnacki przedstawił komisji wniosek o budowę stacji paliw z zapleczem gastronomiczno-hotelarskim w miejscowości Morawin. Następnie komisja zapoznała się z porządkiem obrad sesji. Na tym posiedzenie zakończono. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy ewentualne pytania do pani? Nie widzę. O zabranie głosu proszę przewodniczącą panią Agatę Kuberę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 18 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Naturalnego, Gospodarki Komunalnej, Handlu Usług i Przedsiębiorczości, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej z następującym proponowanym porządkiem obrad. Pierwsze otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. Drugie uchwalenie porządku obrad. Trzecie zapoznanie się z programem imprez na rok 2021, przygotowanie do dożynek i innych imprez gminnych i powiatowych. Czwarte sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020. Piąte omówienie planowanych inwestycji w 2021 roku. Szóste spotkanie z przedstawicielami instytucji związanymi z rolnictwem lub ochroną środowiska. Siódme, ocena gospodarki komunalnej i ściekowej. Ósme, informacje dotyczące nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opieranych z nieruchomości zamieszkałych. Dziewiąte, ocena stanu funkcjonowania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy Cieszów Polonia. Dziesiąte, rozpatrzenie wykonania budżetu za rok 2020 i udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Jedenaste, zapoznanie się z porządkiem obrad sesji Rady Gminy. 12 wolne głosy, 13 zamknięcie posiedzenia. Na wyżej wymienionym posiedzeniu frekwencja wyniosła 100%. Na posiedzeniu komisji pan Janusz Nowak, kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji, zapoznał komisję z gminnym kalendarzem imprez na terenie naszej gminy oraz przygotowaniem do dożynek gminy. Dożynki będą zorganizowane w Cechowie. Zaplanowanych imprez nie wiadomo, które się zrealizuje ze względu na COVID
ze względu na COVID i ze względu na obostrzenia nie były organizowane imprezy gminne dotychczas, a pieniądze na to przeznaczone zostały przekazane na utworzenie Izby Tradycji. Pan Janusz Kołczak, zastępca wójta, przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020, omówił planowane inwestycje na ten rok. Następnie przedstawił członkom Komisji Oceny Gospodarki Komunalnej i Ściekowej. I tutaj właśnie pan wójt zwrócił szczególną uwagę na niewłaściwy sposób segregacji śmieci przez mieszkańców gminy oraz informacje dotyczące nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych. Przedstawiono ocenę stanu funkcjonowania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy Ceków Polonia. Pani Aleksandra Siempel, główny doradca Wielkopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, omówiła sprawy związane z rolnictwem. Przypomina, że aktualnie trwa nabór restrukturyzacji małych gospodarstw o dofinansowanie 60 tysięcy złotych oraz został przedłużony nabór na dopłaty bezpośrednie do 17 czerwca tego roku. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Ceków Kolonia za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Pani skarbnik Mariola Grzeszkiewicz poinformował komisję o opinii z RIO. Opinia ta jest pozytywna oraz przedstawiła zmiany budżetu i w budżecie na rok 2021. Komisja zapoznała się z porządkiem obrad sesji Rady Gminy Ceków Kolonia. Na tym zamknie to posiedzenie. Dziękuję bardzo. Czy są ewentualne pytania? Ja tylko dodam dzisiaj, że dzwonił pan Miłosz, naczelnik powiatowego inspektoratu weterynarii w Kaliszu, że w lasach stropieszyńskich ustrzelono dzika, który jest zarażony afrykańskim pomorem świń, więc możemy na godzinach, na dniach spodziewać się strefy na terenie gminy. Pierwotnie ma być objęte nowe prażuchy Ceków, Gostynie, Szady, Kierz, Radzany, ale prawdopodobnie będą wyłączać całe gminy, czyli gminę Mycielin i administracyjnie całą gminę Ceków. Na razie nie ma decyzji o likwidacji chowu tuczników, tylko będzie zarządzone przeszukiwanie lasów i pól, czy nie ma kolejnych padłych dzików. Czyli oprócz tej ptasiej grypy dochodzi nam kolejny problem związany z afrykańskim pomorem świni. To dzisiaj miały wpłynąć opisane pisma, jeszcze chyba nie wpłynęły na pocztę gminy, natomiast co do strefy, to pewnie do jutra będziemy czekać, jak ona duża będzie i z jakimi konsekwencjami dla rolników. Proszę. Dziękuję. No to nowa, nieciekawa informacja. Proszę bardzo, pani Halinka też ma jakąś informację. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Posiedzenie Komisji Wniosków, Skarg i Petycji odbyło się 18 maja. Pierwsze otwarcie, drugie ustalenie porządku obrad, trzecie zapoznanie się z petycją, czwarte wolne głosy, piąte zamknięcie posiedzenia. Komisja 40%. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 23 lutego 2021 roku, złożonej w dniu 4 marca 2021 roku, o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Komisja uważa, że petycja nie powinna zostać uwzględniona. W dniu 4 marca 2021 roku do Urzędu Gminy w Ceków Kolonia wpłynęła petycja Teresy Karla, działającej w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2021 roku o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. W dniu 18 maja 2021 roku mniejsza petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zbadaniu spełnienia wymogów formalnych oraz przeprowadzonej analizy treści żądań zawartej w petycji, Komisja Skarg i Wniosków i Petycji stwierdza, że przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonej w petycji wykracza poza zakres działania Rady Gminy, która działa na podstawie w granicach prawa.
wolnych głosach nie zabrano głosu. Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 16:00. Dziękuję bardzo. Czy ewentualne pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy, Wysoka Rado, do punktu 9. I tutaj wszystkie komisje praktycznie miały już spotkanie z panem dyrektorem Januszem Nowakiem w sprawie informacji z działalności Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji, jak i również o kalendarzu imprez na ten rok, który jest po prostu w pewien sposób troszeczkę ograniczony ze względu na zaistniałą sytuację. Czy ewentualnie mam poprosić pana Janusza, by jeszcze raz to przedstawił? Nie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo wszystkie komisje szczegółowo z panem Januszem rozmawiały i wiedzą, na czym ta rzecz polega. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 10. I jeszcze raz bardzo serdecznie witam naszego komendanta i proszę o zabranie głosu. Co tam się dzieje na tym bezpieczeństwie naszym? Ocena stanu bezpieczeństwa działalności Komisariatu Policji w Koźminku za 2020 rok. Komisariat Policji w Koźminku obejmuje w swoim zakresie działania cztery gminy, aż powiatu kaliskiego, gmina Koźminek, Lisków, Szczytniki oraz Seków Kolonie. Łącznie na terenie działania Komisariatu Policji w Koźminku zamieszkuje około 25 900 osób, mieszkańców. W skład Komisariatu Policji w Koźminku wchodzi także posterunek Policji w Liskowie oraz dwa zespoły, które tutaj jesteśmy, Ceków Kolonie i gmina Szczytniki, też na tych samych zasadach. Obecnie w jednostce w komisariacie w Koźminku służbę pełni 24 funkcjonariuszy na 24 etatach. W 2020 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Koźminku notowano ogółem 273 przestępstwa. W roku 2019 było ich 253. Mamy tutaj wzrost o 20 takich przypadków, z czego 114 przypadków było o charakterze kryminalnym, a w roku 2019 było 121, czyli tu widać, że tych poważniejszych przestępstw było więcej o 7. Osiągnięto nieco niższy niż w roku 2019 wskaźnik wykrywalności wszystkich przestępstw, który wyniósł odpowiednio w 2020 roku 86,46%, a w roku 2019 87,5%. Dynamika prowadzonych postępowań przygotowawczych w roku 2020 wyniosła 106,96%. Osiągnięto niższy wskaźnik zaległości prowadzonych postępowań przygotowawczych z 0,58 w 2019 do 0,48 w 2020 roku. No to z tego wynika, że prowadzimy te postępowania przygotowawcze, dochodzenia i śledztwa w krótszym czasie. Ujawniono łącznie wykroczeń 2489 w 2020 roku. W roku 2019 było takich wykroczeń 1730, to jest duży wzrost. W 2141 przypadkach w 2020 roku sprawcy zostali ukarani w drodze postępowania mandatowego. I też to mamy wzrost, bo w 2019 było takich mandatów 1482. Natomiast 131 takich sprawców wykroczeń zostało skierowane wniosku do Sądu Rejonowego w Kaliszu w celu podjęcia dalszej stosownej decyzji. Tu jest też ogromny wzrost, mamy 131 w 2020 roku, a w 2019 było 23 takie przypadki wniosków o ukaranie. Czyli nasze społeczeństwo jednak popełnia wykroczenia i przestępstwa, jak widać. 217 osób, sprawców wykroczeń, zostało pouczonych. W minionym roku policjanci z komisariatu z Koźminka podczas realizacji zadań służbowych wylegitymowali ogółem 15 114 osób. W roku 2019 było ich 14 062 takich legitymowań. Przeprowadzili łącznie 3422 interwencje. W roku 2019 było takich interwencji 2948. Dokonali 8855 kontroli pojazdów. W roku 2019 było takich kontroli 9651. Pewnie z uwagi na stan epidemii jest ten o 800 mniej kontroli pojazdów. Zatrzymali 131 sprawców przestępstw na gorąco uczynku. W roku 2019 było ich 109. Także tu mamy wzrost o 21, z czego 31 byli to nietrzeźwi kierujący, w roku 2019 40, to jest spadek tylko o 3. W
nadal nasi kierowcy nie respektują prawa i wsiadają za kierownicę w stanie pod wpływem alkoholu. Mając na celu wyeliminowanie takiej największej ilości osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu z dróg, w 2020 roku przeprowadziliśmy około 10 tysięcy badań stanu trzeźwości kierujących. Ujawniono i zabezpieczono, jeżeli chodzi o narkotyki, 654,68 g, no to jest nieco ponad dobre kilo, pół kilo, tak? Czy to jest dużo, czy mało, no możecie Państwo sami sobie wytłumaczyć. Oraz 71 krzewów konopi indyjskich. Na poczet przyszłych kar prowadzonych postępowań przygotowawczych od sprawcy przestępstw policjanci z Komisariatu Policji w Koźminku zabezpieczyli w ubiegłym roku mniej 23 postępowania przygotowawcze na łączną kwotę 16 930. W 2019 roku było takich przypadków więcej, było 30 takich przypadków i ta kwota wynosiła 87 870 zł. Czyli tutaj dużo, dużo mniej w 2020 roku było tego mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych kar. Co do zdarzeń kryminalnych, w 2020 roku na terenie Komisariatu Policji w Koźminku notowano ogółem 114 przestępstw o charakterze kryminalnym. W tym samym okresie w 2019 roku zanotowano 127 przestępstw. Powyższe dane świadczą o spadku przestępstw o charakterze kryminalnym o 7 przestępstw. Jak to się ma w komisariacie, całym na terenie działania komisariatu w Koźminku? Kradzież mienia w 2019 roku zanotowano 13 przypadków, w 2020 roku 14. Ja tutaj podkreślam, że to tylko chodzi o przestępstwa, które podlegają pod kodeks karny czy inne ustawy szczególne, ale mówimy o przestępstwach. Nieliczone tu są w tym momencie wykroczenia, tak? Kradzież z włamaniem w 2019 roku było 6, w 2029 bój i pobicia z artykułu 158 nie mieliśmy żadnej w tych okresach. Kradzieży pojazdu jedna była zanotowana na terenie Koźmika w 2020 roku. Uszkodzenie mienia w 2020 roku była zanotowana jedna kradzież pojazdu. Uszkodzenie mienia w 2019 roku 5, w 2028 narkotyków ujawniono przypadków posiadania narkotyków. W 2019 roku było 5 takich przypadków ujawnionych przez nas, w 2020 roku 4 takie przypadki. Uszczerbek na zdrowiu 3 przypadki w 2019 roku i 2 przestępstwa w 2020 roku. Rozbój bądź kradzież rozbójnicza w 2019 roku 1 przypadek, w 2020 roku nie było. Ogółem inne przestępstwa w 2019 roku 88 i w 2020 roku 77. Odnotowano spadek liczby przestępstw kryminalnych, gdyż według tego zestawu przyczyniło się do spadku dynamiki 106,96%. Notowano nieco niższy poziom wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych z 81,82% w roku 2019 do 75%, to jest spadek o 6% w 2020 roku. Notowano mniejszą liczbę przestępstw w kategoriach uszczerbku na zdrowiu o 1%, dynamika wyniosła 66,67%, wzrost wykrywalności osiągnięto jednakże 100% tutaj było wykrywalności na te, ile to było, dwa takie przestępstwa, no to obydwa przestępstwa były wykryte do 75% w 2019 roku. W narkotykach mamy spadek o 1%, dynamika wyniosła 40%, wykrywalność na samym poziomie 100%, czyli wszystkie przestępstwa narkotykowe były wykryte. Rozbój, wzrost, spadek o 1% przestępczy. W 2019 roku, tak jak mówiłem, było 0, w 2020 roku ten jeden przypadek, dynamika wyniosła 100%. Odnotowano większą liczbę przestępstw w kategoriach kradzież rzeczy, wzrost o 1, kradzież z włamaniem wzrost o 3 czyny, uszkodzenie mienia wzrost o 3 czyny. W 7 kategoriach przestępstw kryminalnych, te co najwięcej tutaj dla społeczeństwa miejscowego, to mówię o włamaniach, kradzieżach, bójkach, pobiciach, uszczerbku na zdrowiu, kradzieżach pojazdów. Tutaj jest wzrost o 5 takich czynów. W 2020 roku nie odnotowaliśmy przestępstw o charakterze korupcyjnym. Problematyka wykroczeń. Ogólnie ujawniliśmy 2489 wykroczeń. Nałożono, tak jak mówiłem, 2141 mandatów karnych. Sporządzono 131 wniosków do sądu o ukaranie w Kaliszu. Zastosowano 217 pouczeń. Najczęściej ujawnialnymi wykroczeniami przez policjantów komisariatu Koźminku są to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu porządkowi w komunikacji,
i tu mamy aż 1880 sprawców wykroczeń. Pozostałe to jest porządkowi spokojowi publicznemu 293 takie wykroczenia, bezpieczeństwo osób mienia 40 wykroczeń, przeciwko mieniu z artykułu 119 124 kodeksu wykroczeń 2 wykroczenia, obyczajności publicznej 53 wykroczenia, urządzeniom użytku publicznego 32 wykroczenia, przepisom ochrony przyrody 4 wykroczenia, przepisom ustawy o ochronie przyrody 71 wykroczeń, inne wykroczenia 114. Główne nasze tutaj działania ukierunkowane są na drogach, na eliminowanie i ujawnienie kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Zwracamy uwagę na stan techniczny pojazdów, co w znaczny sposób wpłynęło także na eliminowanie niesprawnych bądź niespełniających wymogów określonych przepisów pojazdów dróg, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te działania oczywiście podejmujemy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Skutkiem czego na terenie gminy Cechów Kolonia zanotowaliśmy w 2018 roku 3 wypadki drogowe, w 2019 7 wypadków i w 2020 roku był spadek, bo zanotowaliśmy wypadków drogowych 2. Z tego należy się cieszyć, ale mamy tu wzrost kolizji, bo pozostałe zdarzenia, które nie zostały zakwalifikowane jako wypadek drogowy, zdarzenia drogowe to są, były zakwalifikowane jako kolizja drogowa i w 2018 roku kolizji drogowej mieliśmy 33, w 2019 było 7,30, ale w 2020 mamy już 48, tak? Ofiar w wypadkach drogowych, tu osoby, które odniosły obrażenia, w 2018 roku 6, w 2019 9 i w 2024. Na szczęście ofiar śmiertelnych w 2018 roku mieliśmy jedną, w 2019 i 2020 nie mieliśmy na terenie naszej gminy ofiar w wypadkach drogowych. I indywidualnie jako Cechów Kolonia zanotowanych mamy przestępstw. W 2019 roku było przestępstw 51, w 2020 roku 53. No jest porównywalny wzrost o 2 przestępstwa. Rejon gminy Cechów Kolonii podzielony są na 2 dzielnice obsługiwane przez 2 dzielnicowych. Rejon numer 1 dzielnicy miejscowości Cechów Kolonia, Gostynie, Radzany, tutaj lewa strona, tak? Szadykie, stare Prażuchy, Jeziorko, Opatki, Przespolew Pański, to jest pan dzielnicowy sierżant sztabowy Sebastian Kołodziński i drugi rejon od Kosmowa, patrząc w kierunku Kalisza, Morawin, Przedzeń, Kamień, Magdalenów, Beznatka, Korech. Tamta strona pani sierżant Monika Waszak obsługuje, także jeżeli jakieś tam problemy czy zapytania, można kontaktować się telefonem w internecie, bądź dzwonić do nas na komisariat. Pomówimy na spotkaniu, czy Państwo, pani dzielnicowi dojadą tak w potrzebie i porozmawia, udzieli odpowiedzi. W tym miejscu chciałbym podziękować za ogromne wsparcie, jakie tutaj mamy od pana wójta i od pana przewodniczącego i od państwa radnych, tak? Wsparcie finansowe, bo dzięki tym środkom finansowym ten komisariat działa tak, jak działa. Myślę, że w jakimś pozytywnym znaczeniu, bo to, że tylko nakładamy mandaty i ścigamy, to mi się wydaje, że to jest skutkiem tego, że społeczeństwo jest tak po prostu, może nie wiem, czy przyzwyczajone, ale w każdym razie na drogach dochodzi do różnego typu tutaj nieszczęść z tego tytułu, że za wielka prędkość jest to głównie przyczyną to, a mi się wydaje, że gdybyśmy się nie tak często nie byli na tej drodze, no to do tych nieszczęść pewno by było więcej. Także dzięki temu, że Państwo wspieracie nas finansowo, mamy czym się poruszać po tych drogach, tak? I myślę, że przyczynimy się do tego, że ta poprawa bezpieczeństwa na tych drogach, nie tylko na drogach, bo to też są inne jeszcze, tak, inne są też także wykroczenia i przestępstwa popełniane. Myślę, że razem zrobimy dużo więcej i będzie jeszcze pewnie lepiej, mi się daje. Z roku na rok powinno być coraz bezpieczniej. Z mojego punktu widzenia, ja przynajmniej wiem, czasami tu też po nocach też mam służby i też się pojawiam, także widzę, że no chyba jest raczej bezpiecznie według mojego zdania. Nie wiem, Państwo, może co niektórzy mają inne wrażenie, w każdym razie ja jeżdżę po nocach sam służbowo i się to nie obawiam być radiowozu, że coś mi się może stać. Wiadomo, że można trafić na jakiegoś tam, bo różne są osoby.
ale myślę, że Państwo też takie odczucie macie, że chyba jednak jest w miarę bezpiecznie, tak? No chyba, że się mylę, no, chyba, że Państwo inne macie zdanie. No ja się nie boję wyjść na dwór w nocy. I myślę, że mam nadzieję, że Państwo też takie odczucie macie indywidualne, że jednak na terenie naszego komisariatu czy gminy jest jednak bezpiecznie, tak? Wiadomo, że ta droga tutaj jest tutaj newralgiczny punkt, bardzo duży ruch. Przepisy, które tu łamią kierowcy, są nagminne, także no, reagujemy, robimy z Wydziału Ruchu Drogowego to, co możemy, zatrzymujemy. Pamiętajcie Państwo o tym, że teraz 50 jest km na godzinę, tak? W godzinach także nocnych. Także tutaj policjanci ruchu drogowego na pewno będą respektowali to, bo mają mierniki prędkości, będą to mierzyli za przekroczenie 50 km w obszarze zabudowanym, zatrzymanie prawa jazdy. Także można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, po czym jeżeli się kolejnym razem ktoś nie będzie respektował, na pół roku. Także trzeba liczyć się z tym, że konsekwencje są dosyć poważne, tak? Bo zatrzymujemy policjanci z ruchu drogowego, bo oni mają mierniki prędkości, oni zatrzymują, bo trzeba najpierw zmierzyć tą prędkość. Jak zmierzą, no to jest prawie zatrzymany. Jest coraz więcej tych prawie zatrzymywanych, tak? A wy nie macie tego? Mierniku prędkości nie mamy, tak? Po prostu osoby muszą zmierzyć po ruchu drogowym, muszą być odpowiednio przeszkoleni. Po prostu, gdyby dojdzie do sprawy sądowej, no to musi być tej kwalifikowana, która jest po odpowiednim przeszkoleniu. Wszyscy policjanci są przeszkoleni w tym kierunku, tak? W danej dziedzinie, tak? I to są policjanci z ruchu drogowego, kontrolerzy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje co do obsługi tego sprzętu i w którym miejscu, nie w każdym miejscu można stać, tak? Tam są uwarunkowania, pewne każdy tam wymaga odpowiednich uwarunkowań i musi być w odpowiednim miejscu ustawione. Dlatego to nie zawsze w każdym miejscu ten policjant ruchu drogowego może stać z tym miernikiem. Jeżeli Państwo wnioskujecie o to, żeby w tym miejscu na przykład postawić ten radiowóz z miernikiem prędkości, nie zawsze się da w każdym miejscu stać. Tam muszą być odpowiednie uwarunkowania, muszą być spełnione, oni wiedzą, gdzie mogą stać, tak? W którym miejscu i dokonują tych pomiarów. Bo w przypadku, jak dojdzie do sprawy sądowej, pani też bardzo często są zatrzymane prawo jazdy, także pani no też tak samo. Może bym powiedział, że na równi, tak? Bardzo często są zatrzymywane prawo jazdy kobietom, także za to, gdy dojdzie do sprawy sądowej, no to oczywiście musi być tutaj odpowiednia osoba z uprawnieniami, która po prostu będzie dojdzie do rozprawy, jak obwiniony wejdzie pełnomocnika, no po prostu przed tym adwokatem, żeby ten policjant miał się wybronić, tak? Jak jakieś pytania, drodzy Państwo, to bardzo, bardzo poproszę. Czy wystarczająca jest obsługa na posterunku? Wystarczy Panu ludzi? No wystarcza, poza tym, że duża jest jak gdyby absencja z uwagi na chorobowe, tak? Teraz w tej chwili mam dwóch młodych policjantów, którzy są na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Jak to mówię, choroba nie wybiera, ale myślę, że młodzież też ma duże wymagania, tak? A też by chcieli mieć dużo wolnego, a tu niestety tu jest służba, nie jest lekką służbą, tak? I po prostu niektórzy młodzi wybrani po prostu są przyzwyczajeni do innej pracy, tak? Teraz ta praca zdalna, ja myślę, że też to dużo się napatrzyli w stanie epidemii o tej pracy zdalnej, że można pracować z domu, tak? Dlaczego policjant ma nie pracować z domu, tak? Może zarządzać na przykład radiowozami, że czymś tam tak, a to nie tak wygląda do końca, tak? My niestety w stanie epidemii pracujemy na okrągło, non-stop. I jeszcze nawet na podwyższonych obrotach, bo przecież mamy kwarantannę, mamy izolację. No ale nie tylko my, także nie ma co ubolewać, na tym taka służba jest i po prostu no, trzeba pewne wymagania, pewne warunki, które tutaj Państwo też macie do nas, jako do policjantów, pewne wymagania, tak jak to komuś się krzywda dzieje, też chcecie, żeby w ciągu paru minut ten radiowóz podjechał, tak, wykonał czynności, to co należy, tak, i pomóc w każdej chwili, tak. A żebyśmy byli mobilni, to niestety musimy mieć sprzęt odpowiedni, tak. W tej chwili jeszcze bazujemy na tym sprzęcie Kia Ceeda mamy jeszcze, nie? Nawet podjechałem tym Kia, bo taki sprzęt jeszcze dysponujemy. Się okazuje, że te radiowozy są, no były dosyć solidne, tak. To nie wiem, który rok to był, 14 był zakupiony, albo wcześniej. Nie, może 14, 15, myślę, 14 to będzie. I ten radiowóz nam jeszcze służy. W tej chwili jest taki radiowóz zastępczy, bym powiedział, tak? Ale już ponad 400 tysięcy ma przejechane. Jeździ. Jest prawda.
bezpieczne, bo radiowóz musi być sprawny. Gdybym był niesprawny, no to w tym momencie byłbyś wycofany z eksploatacji, ale na chwilę obecną jest pojazdem sprawnym, tak? Wiadomo, że to nie jest XXI rok, standard XXI wieku, ale radiowóz się kręci i się toczy i można dojechać na miejsce, tak? Także... A jeden radiowóz mamy w tej chwili też, mamy pożyczony z komisariatu Stawiszyna, no, mają jak gdyby większy ten tabor, tak? I po prostu mamy użyczony jeden radiowóz, mały bo mały, Hyundai i20, ale mamy, tak? I nam służy, tak? Mamy to Master, co Państwo też niedawno kupiliśmy, razem to Państwo się dokładali niedawno, przecież też pamiętam 19 roku, tak? I ten radiowóz służy, no i no jest dobrym radiowozem, no bo jest on w miarę szybkim i bezpiecznym, tak? No ale to jest taki jeden radiowóz. Ale lepiej nikogo nie gonić. Lepiej nikogo nie gonić, ale no, rzadko kiedyś się nie goni, bo ten tego bije, ten tego szarpie. Nie, tak. Niestety ten radiowóz, no ile fabryka dała, ci policjanci sygnały jadą, tak, żeby udzielić pomocy jak najszybciej, no ale w miarę oczywiście bezpiecznym, tak. Ale widzę nieraz, no, że widzę, jak jestem w komisariacie i widzę, jak policjanci reagują na interwencje, no to jadą, tak, jadą ile fabryka dała, no bo chcą pomóc tej osobie, tak. I to biały dzień nawet, tak? No ale no, taka nasza rola jest, byle bezpiecznie dojechać, tak? I cały. Tak nikomu krzywdy, żeby zrobili, a uratowali i pomogli w tym czasie, tak? No właśnie. Dziękuję bardzo. Czy ewentualne pytania do pana komendanta? Proszę ja bardzo. Ja mam nie pytanie, tylko prośbę właśnie, bo nas mieszkańców, co mieszkają blisko szkoły, skarżą się z tego, co wiem, to wychylać. Już, no w miarę możliwości podjeżdżamy tam, tak? Wulgarne jakieś tam słownictwo i to są... A to boisko tam od tyłu, tak? Tak. I młodzież, wiemy, znamy temat. Nie tylko z zewnątrz, nie tutaj mieszkańcy, tylko z zewnątrz. I to są takie chłopaki starsze. Znany jest temat, tutaj u pana wójta, wiem, że już jakiś czas wysyłam tam zalogi, w miarę możliwości oczywiście. No, później zawsze. Się godzina, bo z tego co słyszałam, to o tego 18, nie? Ostatnio ktoś tam ma. Że wcześniej? Że o 18. Lepiej później, żeby ta kontrola była, nie? 21, 22. No nie zawsze się da, bo jeżeli od 22 na przykład mam jedną załogę, bo nieraz tak się tak zdarza, a w tym czasie gdzieś się tam dzieje co innego, no to jadą na tę interwencję, żeby udzielić pomocy i w tym czasie już tu nie podjadą na przykład. Tak? I tu może być ten tutaj minus, nie zawsze tam będą, tak? No ja tu mam pomysł, żeby na przykład zadzwonić, tak? Tam mieszkańcy dzwonią na 112, tak? Czy do dyżurnego, tak? No i dzwonią, no anonimowo chociażby, tak, że w tym momencie wiadomo, że nie zawsze ten radiowóz trafi na to, no, że tam się grupują, tak? No. A to też chodzi o to, żeby była ta mobilność, bo jeżeli są na przykład w Iwanowicach, bo też są moje, to jest mój rejon też działania komisariatu, no to ten radiowóz, jak ma przyjazd do Iwanowic, takie są koszty, żeby tu przyjechać. I trafi, że nie ma w tym momencie nikogo, tak? W tym momencie jak podjadą, tak? No to jeżeli będzie więcej takich zgłoszeń, no to gdzieś tam kogoś właśnie trafią, tak? I ludzie się nie boją, ich dzwonią anonimowo i ten radiowóz podjedzie, tak? Będzie blisko, to podjedzie zaraz, a jak będzie no, trochę dalej, no to trzeba będzie poczekać. No nieraz są dwie, trzy załogi, no. Że, no nie zawsze tak można tymczasem policjanta gospodarować, bo to są, mamy też uwarunkowane pewne rozbieżności, to te czasy minęły, czy kiedyś się pracowało tam po 6 godzinach, się szło do służby z powrotem, w tej chwili przepisy mówią, że po 11 godzinach dopiero policjanta mogę ściągnąć do służby, tak? Niestety, no, są pewne uwarunkowania, panie karmiące na przykład, tak, bo mam 7 policjantek, panie wychowujące dzieci, no, te niektóre policjantki nie mogą pełnić nocy, no, bo dzieci mają, no, wiadomo, że tutaj natura sama tutaj mówi o tym, że kobieta ma rodzić, tak, no, ale mają kobiety uprzywilejowania, niestety, no, jak mam 2 policjantki na przykład i ona robi do 21, bo czy na 22 idzie karmić, tak, no, czy dzieci wychowywać i takie są realie, tak. Także proszę się nie dziwić, że dwie policjantki przyjadą, bo to no, nienormalność w tej chwili, tak? Na przykład mogą dwie policjantki przyjadzić po pana na przykład bez urazy, tak? Żeby pana na przykład zamknąć, tak? Bo pan będzie rozmawiał. Nie ma szans. Na przykład. Czy sobie policjantki poradzą, no będą musiały poradzić, tak? A mam takie pytanie, bo to zauważyłem, bo akurat u mnie na Kosmowie teraz znajomy był w kwarantannie, to wy dostajecie po prostu takie zlecenie, że sprawdzacie? No oczywiście, że tak. Mamy odkąd jest stan epidemii, od samego początku, od marca no do właśnie, roku. To jest też trudne. Listy, oczywiście, że tak. Mamy listę kwarantan na 4 gminach. No, w tej chwili to nawet nie liczyłem, ale tam niewiele zostało na szczęście, tak? Tych osób. Gminy 4.
4? Pod 60 dochodziło najwięcej. No. Ale momentami mieliśmy 300-400 osób do sprawdzenia, także wiecie Państwo, ile to jest pracy, żeby to objechać, tak? Samo objechanie, tak? Sam brałem udział kilkakrotnie w takich sprawdzeniach. No jest tragedia, nie tragedia, zwłaszcza z młodzieżą, tak? Młodzież sobie wisi na telefonach gdzieś tam, tak? Na smartfonie grała, telefonu nie odbierano, bo w tym czasie gdzieś tam była, no po co siada człowiek budzi, tak? Bo żeby nie robić awantur, tak? Bo każda nieobecność, no, robimy czynności dalej, tak? No jest ciężkie to sprawdzenie, a zwłaszcza z tymi młodymi, tak? No ale taka nasza rola, dopóki to się nie skończy, to musimy działać. Na chwilę obecną, jak było ten dużo było tych osób, 300-400 osób, no to nie byliśmy w stanie tego objechać wszystkich. Tak? No tak, na pewno staraliśmy się sprawdzić tych wszystkich za, jak gdyby zaizolowane, jak to ładnie się nazywa, no zarażonych, tak? Wszystkich staraliśmy się sprawdzać, a tych z kwarantan, no to po prostu wyrywkowo to zmiarę gdzieś tam po drodze było, gdzieś takie sprawdzaliśmy, no w tej chwili przykładamy się więcej do tego, mamy niewiele tych osób, jeżeli pan wójt mówi, że mamy 4 cechowe kolonie, no to jesteśmy w stanie to objechać 4, tak? To czy rano, czy po południu, czy 2 razy, bo też informacje były, ktoś tam, były telefony, że tu akurat nie z waszej gminy, ale były telefony z gminy Koźwinek, były telefony, że po waszym sprawdzeniu to idzie z sklepu i sobie pije. O, właśnie. No, były takie telefony, tak? No, ale były takie, były to, że nie respektowali, no to już w tej chwili jest 500 zł mandatu za niestosowanie się do kwarantan. No i informacje do sanepidu, nie wiem, jakie konsekwencje sanepid z tego wyciągał. A jeżeli osoba nie przyjmowała ten mandat, no to idzie sprawa do sądu, tak? Co tam są takie, jakie później jakie były rozstrzygnięcia, no to w tej chwili trudno mówić o tym. Na pewno jakaś tam grzywna była, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ewentualne pytania? Nie. Nie widzę. Ostatnimi czasy, zresztą też już informacje przekazają, no gmina Cegów jest na tyle atrakcyjna, że nawet mamy malunki satanistyczne w gminie Cegów. To też takie nowość dla nas jako mieszkańców, natomiast to nie jest nowość w środowisku młodzieżowym, bo u nas ten okultyzm czy satanizm dotyczy młodzieży w większości. Nie jest oparty na jakiejś tam filozofii, przesłankach, tylko bardziej to jest jakiś tam bunt. Natomiast te rysunki, nie wiem, czy pan komendant był, czy byli policjanci. Znaczy byli policjanci, a rysunki oglądają. No, no to, nie są, to nie są rysunki, tak bym powiedział, słabe. To są rysunki, które wymagają czasu, pewnej ręki i wiedzy związanej z okultyzmem. Te inskrypcje to jest prawdopodobnie swego rodzaju zaklęcie, gdzieś wzorowane na wiekach średnich nawet, bo to gdzieś to ja sam prywatnie próbuję sobie odnaleźć znaczeń i też taka osoba z Wrocławia próbuje odszukać znaczeń tej symboliki. Natomiast do czego zmierzam? Ja już sobie pozwoliłem porozmawiać z rodzicami z terenu, no też znam prywatnie, razem do pracy chodziliśmy, no to mam taką śmiałość i rozmawiam, żeby zwrócili szczególną uwagę na zachowanie dzieci, co rysują, na ile mają zaufanie, żeby zobaczyć zdjęcia w telefonie, komunikaty z telefonu, tak przyjrzeć się zachowaniom, bo jest to niebezpieczna praktyka. Nie posądzam naszej młodzieży o takie zakusy, żeby borykać się jakimiś praktykami z diabłem czy innymi demonami, natomiast być może jest to jakaś praktyka spowodowana przez osoby trzecie, które po prostu manipulują tymi naszymi młodymi mieszkańcami z gminy Cegów i jakby finalnie mogą doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia, bo ja to tak postrzegam, nie jako wójt, ale jako nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym, że to jest swego rodzaju manipulacja, która być może na końcu doprowadza do samookaleczenia, innych prób związanych z jakimś tam ofiarą wobec jakiegoś tam bóstwa. Ale też być może są to jakieś praktyki powodowane przez zorganizowane grupy jakieś, które mają na celu na przykład doprowadzenie do, a we Wrocławiu takie rzeczy miały miejsce, że młodym osobom, studentom wycinano nerki, tak? Że powoduje się swego rodzaju zorganizowanie grupy, praktykę jakąś religijną, te dzieciaki są otumanione i później dochodzi do nieszczęścia, tak? I teraz no tu rodzice wiedzą, zwracają uwagę, Kościół swego rodzaju stał się dzisiaj celem wizyt i robią zdjęcia sobie tych
malunków. Te malunki były wykonane w sposób dobry, symbolika związana z okultyzmem wykonana w sposób prawidłowy, cokolwiek to znaczy. To sztuka jest narysować też pentagram dobrze, który by odzwierciedlał właśnie jakby symbolizował ten motyw przywołania czy ochrony przed złym. Tak? Więc to, co tam się pojawiło, to do końca nie są drobne wybryki młodzieży czy nie młodzieży. Ktoś musiał tym instruować bądź dać komuś narzędzia, żeby to wykonać. Co dziwne, ja tam byłem tutaj z radnym Tomkiem, byłem też któregoś dnia rano w niedzielę, żeby sobie obejść ten kościół, tak popatrzeć z boku po prostu, czy mieszkańcy nie mieli możliwości tego nie widzieć. No dla mnie tam nie ma możliwości tego nie widzieć, tak? Bo stojąc w różnych punktach wokół kościoła są tak duże te powybijane okna, że widać. A to było malowane na drabinie, bo widać ślady odciśnięte. Ten lakier do końca był przyschnięty i drabiną był odrywany. No i w nocy tym bardziej, no bo musiał czymś sobie świecić. Więc dziwna rzecz. Kto wierzy, kto wierzy, kto nie wierzy, to nie wierzy. Natomiast to bardziej trzeba zwrócić uwagę, no my też jako mieszkańcy, rodzice, radni, w jaki sposób ta nasza młodzież dzisiaj funkcjonuje, tak? Czy i po co się spotyka wieczorami. Czy tu czasami nie mamy jakichś osób, instytucji trzecich, które próbują coś tym naszym dzieciakom nie tak poukładać w życiu, czy doprowadzić nawet do jakiegoś nieszczęścia. Tak? Albo pozyskać takich członków. Albo pozyskać członków, więc u nas nie ma jako tako kościoła wyznawców szatana, który jakby się związany jest z kościołem szatana założonym w 1966 roku, takim ideologicznym, opartym na apokryfach, niepublikowanych tych księgach w Biblii. U nas jest bardziej takie papugowanie z czegoś i takie odtwarzanie pewnych rzeczy, tak? I manipulowanie. Tak? My całe szczęście, że nie dorobiliśmy własnego kościoła. Chociaż oficjalnie jest zarejestrowany i istnieje, bo to też trzeba powiedzieć, że kościół wyznawców szatana ma swoją nazwę i jest zarejestrowany w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych jako działający i funkcjonujący. Czy po innych gminach też zdarza coś takiego? Nie, ja pierwszy przypadek tutaj na terenie mojego komisariatu, to pierwszy przypadek takie wielkie malunki, tak? Nawet tam naszych małych też nie słyszałem nigdzie takich, żeby gdzieś tam było, tak? No ale tutaj to ewidentnie coś tutaj się zaczyna dziać i tak. Próbujemy tam tutaj nadzorować to. Teraz oczywiście możliwości. To dzieci tego nie zrobiły, tak? No. Tak, ktoś na to zmienia się zdanie o tym, jak się to zobaczy. No. To wygląda sytuacja. No. Jak się wchodzi, to jest w środku. To robi wrażenie. W środku, na ścianach, nie? Ale tam dziury są takie, dalej nie wiem, nikt, no to jest właśnie to pytanie. No to jest zagadka, bo tam warto sobie, no ja tam rano byłem, 8 rano i nawet z tym jednym mieszkańcem rozmawiałem i mówię, niech pan zobaczy, stoimy przed pana wejściem do domu i pan doskonale widzi tą ścianę i ten malunek, nie? Ludzie się boją. No właśnie, może ludzie się boją, dlatego nie chcę mówić. Boją. Natomiast chodzi tam do penetracji tego budynku, tak? Znaczy penetracji w sensie, że ludzie, a to są te rysunki, można państwo zobaczyć, że ludzie przyjeżdżają, grupy jakieś zorganizowane przyjeżdżają i wchodzą poprzez wybite tam fragment drzwi. No to co wcześniej, to jest rysunek, to na tym było coś. To jest symbolika, nie? To co na tych... To było jeszcze podpalane, nie? To jest najciekawsze. Na coś się paliło. Świece były do końca niewypalone, znaczy zapalone i w bardzo krótkim okresie czasu zgaszone, czyli pan. Nie, to są... Na tych księgach jest jakaś inskrypcja. Ta pani z Wrocławia twierdzi, że to jest zaklęcie przywołujące. Przywołujące, oparte na jakieś runy średniowieczne. Ktoś musiał mieć bardzo sprawne ręce. Na dole są dwie cegły, na tych cegłach stoi kapłan, odprawiając muszę. A no tam na dole jest pentagram narysowany. To jest pentagram. O, to jest to. On jest poprawnie narysowany, nie? Czyli... To jest głowa kotła, nie? Głowa kotła. A te ci rycerze to też jest symbolika. I w dobrym miejscu, bo na zachodniej części kościoła, wszystko się zgadza z tymi zasadami. Tu jest symbol obróć Janusz, ten pierwszy rycerz, on jest ten, o ten, to jest ten po lewej stronie, stojąc na wprost tych mnichów, to jest symbol jakby, on ma, ten człowiek na dole ma symbol Adama pierwotny, taki niepełny pentagram i to jest jakby unicestwienie Adama, czyli no, patrząc na naszą symbolikę i chrześcijaństwo, czyli początki, stworzenie człowieka, tak, Adama. Ten drugi symbol jest jakby, on symbolizuje rozbicie przymierza pomiędzy
Bogiem, a ludźmi, bo te rozbite płyty z boku to jest nic innego jak dekalog, 10 przykazań. No i tu tak. Mamy te wybite szyby w oknach. To ma około 5-6 metrów ten rysunek. Te dwa boczne rysunki są 5-6 metrów. To też czasu zajęło. Te wewnętrzne w ogóle są naturalnej natomiast my możemy z tego się śmiać, wierzyć bądź nie wierzyć, natomiast dzisiaj mamy takie techniki manipulacji, że mogą dzieciom w głowie, czy młodzieży, dorosłym nawet, namieszać. W Rudzie Śląskiej 15 lat temu doszło do mordu rytualnego, tak już bardzo drastycznie. Dwoje takich 20-latków złożyło ofiarę z jednej dziewczyny, jednego chłopaka w wieku 18-19. Lat bunkier, bo to w bunkrze się odbywało. Bunkier dzisiaj jest zamurowany, ponieważ tam były pielgrzymki. To jest takie miejsce stworzone. No i nieoficjalnie ja wiem, że tu na terenie gminy nie potrafię w czasie ustalić. Ktoś się pytał, gdzie się odbywają msze satanistyczne. Tylko pytanie, czy to już było po publikacji w gazecie tych rysunków, tak? Czy ktoś wcześniej, czyli... Nie musiało jakieś... No. Słuchajcie, to są koło mieszkania, ludzie mieszkają, że ktoś obcy przyjeżdża, to nie sposób tego nie zauważyć, chyba że ludzie się boją. No na pewno. Bo nie sposób nie zauważyć. Jaki mamy instrument? Znaczy tam można podejść od stół, od pól, tylko gdzieś trzeba zostawić. Dobrze, Wysoka Rado. Ale to już też my, po wymianie SMS-ów, także a my też, znaczy więcej, jedyne co więcej zrobimy, to jeszcze będę chciał do końca tego roku porozmawiać w szkole, żeby nauczyciele, wychowawcy zobaczyli, bo dzieciaki są w szkole, czy zeszyty można zepchnąć, może pojawiają się jakieś pentagramy bądź inne rzeczy związane z okultyzmem. No i rodziców uświadomić, ale to zobaczymy, co my więcej jeszcze się dowiemy. No bo to siłą rzeczy, jeżeli to się dzieje w naszym środowisku, to gdzieś to będzie odpryskami. Te informacje drobne będą gdzieś wypływać i trzeba gdzieś tam złożyć w całość. Tak? Natomiast no myślę, że to nie nasze dzieciaki, nie? Że to po prostu ktoś z zewnątrz upatrzył sobie to miejsce. Nie wiem czemu, być może miejsce, być może data majowa, może kwietniowa. Jest jakaś symboliczna dla wyznawców okultyzmu, może jakaś koniunkcja księżyca z inną planetą, Ziemią, bo to tak mniej więcej trzeba rozpatrywać, czemu akurat to się pojawiło w maju, bo prawdopodobnie tam jest data 13 kwietnia gdzieś wyryta przy któryś rysunku. 2021 rok. Ja widziałem zdjęcia z 10 kwietnia ze środka tego obiektu i nie było tych rysunków. Nie? Jak się patrzy, bo można wpisać sobie kościół na Prażukach i jakiś tam obieżył świat rowerem, przyjechał, wszedł do środka, zdjęcia porobił, no to w październiku w tamtym roku też nie było tych zdjęć, bo to mnóstwo tu ludzi przyjeżdża, nie tylko Niemców, którzy tutaj kiedyś mieli dziadków czy pradziadków, ale też tak zwany urbex się u nas rozpowszechnił, że jeżdżą i penetrują pomieszczenia, stare fabryki, jakieś cegielnie, wchodzą do środka i taka moda się zrobiła na taką turystykę penetrowania starych obiektów pozamykanych, tak? Co też niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, tak? Więc no coś nowego się pije, też zdarzyło, niekoniecznie my jesteśmy z tego zadowoleni, bo nie jesteśmy i zobaczymy, tak? No. Żeby to nie przeniosło się na naszą młodzież. No i to tylko tyle, żeby zwracać. A kto to w ogóle zauważył? To wtedy, jak było sprzątanie przez koła gospodyń wiejskich terenów przy drogach, po prostu panie tam z kariową, z prażą też weszły do kościoła, no bo tam też się odbywały libacje, no też nie ukrywajmy, tak. I chciały te butelki posprzątać. No i zobaczyły. To był gdzieś 19, chyba 20 maja. Proszę bardzo, czy ewentualne pytania do pana komendanta, bo nie chcielibyśmy zabierać jego cennego czasu. Nie widzę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i przedstawienie obszerne informacji o terenie naszej gminy, jak i funkcjonowaniu całego posterunku policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 5 minut przerwy.
Projekt uchwały brzmi następująco. Uchwała Rady Gminy Cechów Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego. W podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 7.13 ze zmianami. Artykuł 216.2.5 i artykuł 220.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2020 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305, Rada Gminy Cechów Kolonia, uchwalona następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania podmiotu. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Dnia Morawin etap drugi w kwocie 5000 zł w 2021. Paragraf 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Cechów Kolonia a Województwem Wielkopolskim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Cechów Kolonia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem z dnia 30 czerwca wystąpił do Gminy Cechów Kolonia z informacją o planowanej realizacji tego zadania, które tutaj wskazałam w treści uchwały. Szacunkowy koszt tego zadania to 1 300 000 zł. W związku z tym prośba o partycypację w realizacji tego zadania. W związku z tym, aby przyznać dotację, niezbędne jest podjęcie uchwały, której treść odczytamy. 50 tysięcy złotych. To nie jest pierwsza dotacja, to na regularnie takie kwoty przekazujemy. Jest to niewielki udział w tak dużej inwestycji. To zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej. No nie odkrywam, że na tej drodze od paru lat cały czas wzrasta, to znaczy ta liczba kolizji i wypadków drogowych na tej drodze, którą wszystko komendant przedstawia. I myślę, takie działanie zasadne i celowe, myślę, że pozwoli w przyszłości też na rozbudowę tej sieci chodników i kolejne odcinki, które są niezbędne, choćby w kierunku tutaj Kamienia, czy w kierunku tutaj Beznatki przy do Kalisza. Tak? Być może w przyszłości uda się połączyć cały odcinek Cekowa i Kalisza chodnikiem. Zobaczymy, czas pokaże. Czy ewentualne jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cechów Kolonia na 2021 rok. Proszę bardzo, panie Sławie. Wysoka Rado, projekt zmian uchwały budżetowej również został przedstawiony na poszczególnych komisjach, które odbyły się wcześniej. Jednakże ja przeczytam tutaj uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian, aby jeszcze tutaj przypomnieć i wskazać kwoty realizowanych zadań. W międzyczasie trafiła kwota na Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości, o tym nie mówiliśmy na komisjach, to jest
kwota 3409 zł. Oraz na którejś komisji jeszcze nie było na realizację programu Wspieraj Seniora na okres drugiego kwartału i również zostały te dane wprowadzone. W związku z tym projekt uchwały przygotowano w oparciu o takie zmiany jak zwiększono dochody budżetu w dziale 010, rozdział 010-42, paragraf 6300 o kwotę 88 500 zł. Zgodnie z umową nr 31 przez 2021 z dnia 7 maja 2021 roku zawartą z województwem wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metry oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuźnica. Dział 700, rozdział 705, paragraf 07700 o kwotę 143 900 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek w miejscowości Kuźnica i Nowa Plewnia. Dział 852, rozdział 852.02, paragraf 08300 o kwotę 3409 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Dział 852, rozdział 852.95, paragraf 2700 o kwotę 1600 zł przeznaczoną na realizację programu Wspieraj Seniora na drugi kwartał 2021 roku. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok po zmianach stanowi kwotę 28 841 457,87 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok w celu dostosowania środków do planowanych zadań. W dziale 010, rozdział 010.10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono zadanie pod nazwą rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cetów Kolonia, działki ewidencyjne 30-32 w kwocie 54 000 zł. W dziale 400, rozdział 402 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzono zadanie pod nazwą remont dachu na stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawi w kwocie 27 700 zł. W dziale 600, rozdział 613 drogi publiczne wojewódzkie wprowadzono zadanie pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin, etap drugi w kwocie 50 000 zł. W dziale 600, rozdział 616 drogi publiczne gminne wprowadzono zadanie pod nazwą budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostynie, etap pierwszy, wykonanie dokumentacji w kwocie 25 000 zł. Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica w kwocie 258 500 zł. Tym środki województwa wielkopolskiego w kwocie 88 500 zł. I środki budżetu gminy w kwocie 170 000 zł. Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morawin, wykonanie projektu w kwocie 10 000 zł. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Plewnia, działka nr 240 przez 14 w kwocie 32 000 zł. Zwiększono plan zadań pod nazwą budowa, przebudowa drogi gminnej nr 67455-7P Kosmów-Kuszyn o kwotę 30 000 zł. Zwiększono plan w zakresie usług remontowych dróg gminnych o kwotę 52 000 zł, w tym remont drogi w Cekowie Kolonii oraz remont drogi Szadek-Przedzeń w kwocie 50 000 zł. Dział 700, rozdział 705 Gospodarka gruntami nieruchomościami. Wprowadzono zadanie pod nazwą nabycie na rzecz gminy Ceków Kolonia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie przez pole pański oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 576 o powierzchni 1,24 ha
i działki numer 364 o powierzchni 0,27 ha w kwocie 50 tysięcy zł. Utwardzenie i ogrodzenie części działki gminnej numer 586-4 miejscowości Przespolew Pański w kwocie 75 tysięcy zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdział 750-22 Rady Gmin Miast i Miast na prawach powiatu o kwotę 3409 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 14 800 zł. Z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2200 zł, zakup dwóch aparatów OTO dla OSP w Kamieniu w kwocie 7000 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 5600 zł, to jest malowanie klatki schodowej w budynku OSP w Przespolew Pańskim. W dziale 801 Oświata i Wychowanie dokonano przeniesień w planie wydatków placówek oświatowych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami. W zakresie wydatków remontowych zaplanowano środki finansowe na realizację. Remont instalacji w kotłowni szkoły podstawowej w Cekowie Kolonii w kwocie 50 tysięcy zł. Remont w budynku szkoły podstawowej w Kamieniu w kwocie 40 tysięcy zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852, rozdział 852-95 pozostała działalność o kwotę 1600 zł. Z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj Seniora na drugi kwartał 2021 roku. Zmniejszono plan wydatków w dziale 900, rozdział 995 pozostała działalność w zakresie zadania pod nazwą termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieniu o kwotę 40 tysięcy zł. Z przeznaczeniem na usługi remontowe w budynku szkoły podstawowej w Kamieniu w kwocie 40 tysięcy zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921, rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 13 tysięcy zł. Z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji w Cekowie Kolonii. To jest na zakup materiałów i usług oraz eksponatów do Izby Tradycji 25. Dywizji Piechoty. Zwiększono plan wydatków w dziale 921, rozdział 921-16 Biblioteki o kwotę 19 300 zł. Przeznaczono na realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie Kolonii. Zwiększono plan wydatków w dziale 926, rozdział 926-01 Obiekty sportowe o kwotę 3100 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji dla zestawu treningowego OCR w miejscowości Kamień na działce numer 352/4. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok po zmianach stanowi kwotę 30 859 000 688 zł 66 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 2 do projektu uchwały. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem numer 3 do projektu uchwały. Plan wydatków majątkowych po zmianach stanowi 4 673 969 zł 35 groszy. Do budżetu gminy wprowadzono pozostałą część wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 4 ustawy za 2020 rok w kwocie 530 tysięcy zł. Przychody budżetu na 2021 rok po zmianach stanowią kwotę 3 057 307 zł 79 groszy. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku przedstawia załącznik numer 4 do projektu uchwały. Plan dotacji na 2021 rok przedstawia załącznik numer 5 do projektu uchwały. W oparciu o powyższe dane projekt uchwały brzmi następująco.
Uchwała Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków Kolonia na rok 2001. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami oraz artykułu 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Rada Gminy Ceków Kolonia uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 33 przez 188 przez 2020 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków Kolonia na rok 2021, zmienionej poszczególnymi uchwałami Rady Gminy Ceków Kolonia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Ceków Kolonia, wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 28 841 457,87 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące w kwocie 27 074 128,39 zł. Dochody majątkowe w kwocie 1 767 329,48 zł. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 618 388,26 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2 2 396,28 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacja programu Wspieraj Seniora w kwocie 3250 zł. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Paragraf 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 30 859 688,66 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 26 185 719 zł 31 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 4 673 969 zł 35 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 618 688 zł 26 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją planu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 342 662 zł 76 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 338 001,84 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10. Wydatki na realizację zadania pod nazwą transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 18 500 zł. Wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3250 zł. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Paragraf 3.
Deficyt budżetu w kwocie 2 018 230 zł 79 groszy zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 363 102 zł 9 groszy. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 305 128 zł 70 groszy. Przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 350 tysięcy złotych. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3 057 307 zł 79 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie. Paragraf 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 406 145 zł 74 groszy. Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78 500 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 6. W załączniku numer 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. W załączniku numer 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cechów Polonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Wysoka Rado, czy ewentualne pytania? W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu weźmie udział 12 radnych. Ciśnij tam Bożenka. Jest. Udało się. Dwa się za osób. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu kolejnego. 15. Uchwalenie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Cechów Kolonia na lata 2021-2022. Również proszę panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w celu dostosowania danych do wielkości wynikających z uchwały budżetowej gminy Cechów Kolonia na 2021 rok po zmianach. Ostatnia zmiana to uchwała Rady Gminy Cechów Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Cechów Kolonia na lata 2021-2032. Dla 2021 roku dokonano następujących zmian. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 28 841 457 zł 87 groszy. W tym dochody bieżące 27 074 128 zł 39 groszy. Dochody majątkowe 1 767 329 zł 48 groszy. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 30 859 tysięcy 688 zł 66 groszy. W tym wydatki bieżące 26 185 719 zł 31 groszy. Wydatki majątkowe 4 673 969 zł 35 groszy. W okresie objętym prognozą dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, co spełnia przestrzeganie zasady wynikającej z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu dla 2021 roku w kwocie 2 018 230 zł 79 groszy zostanie sfinansowany
przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 363 102,09 zł. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 305 128,70 zł. Przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 350 000 zł. Przychody budżetu w 2021 roku stanowią 3 057 307,79 zł. Po dokonaniu obliczeń przyjętych w jednej prognozie finansowej założenia w latach 2021-2032 wskazują, że relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jest zachowana. Dokonano zmian w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pod nazwą termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieniu, dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2021 roku o kwotę 40 000 zł w związku z niższym kosztem realizacji zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W zakresie wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb spółki oświetlenie uliczne i drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej. Okres realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 360 602 zł, w tym limit 2022 roku 360 602 zł. Dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia gmina Ceków Kolonia wraz z jednostkami organizacyjnymi wchodzi w skład grupy zakupowej, dla której w 2021 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa. Realizacja zamówienia w zakresie dostawy energii elektrycznej dotyczy 2022 roku. Powyższe dane przedstawia załącznik numer 1 i załącznik numer 2 do uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ceków Kolonia na lata 2021-2032. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, artykułem 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 83. Rada Gminy Ceków Kolonia uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 33/187/2020 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ceków Kolonia na lata 2021-2032 zmienionej uchwałą nr 34/194/2021 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 24 lutego 2021 roku, uchwałą nr 35/204/2021 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 29 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie.
Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ceków Kolonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ewentualne pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Jest. 12 osób za. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu kolejnego, 16. Uchwalenie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4589P Ceków Plewnia w kategorii drogi gminy. I tutaj o zabranie głosu proszę sekretarza gminy. Proszę bardzo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 ustawy z dnia 15 czerwca 1986 roku o samorządzie gminy punkt ustaw 1990 roku podczas 470 oraz artykuł 7a ust. 1 w związku z artykułem 10 ust. 1 2 3 ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych dziennik ustaw 1990 roku podczas 470 uchwala się co następuje. Proponuje się z dniem 1 stycznia 2022 roku pozbawić drogę gminną nr 4580P Ceków Plewnia kategorii drogi powiatowej. Wskazacją drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia mapa stanowiska załącznika do niżej uchwały. Proponuje się, aby droga, o której mowa w ustępie pierwszym, została zaliczona kategorii dróg gminy poprzez Radę Prawa Gdańskiego. Wskazacją termin zgłoszenia opinii organów, o której mowa w artykule 6a, który był cytowany, że ustawa o drogach publicznych wynosząca 30 dni, licząc od dnia doręczenia propozycji zmiany kategorii drogi. Wykonanie uchwały określonego wójta gminy Zeskowia uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Wysoka Rada, mamy na myśli tą drogę powiatową, która rozpoczyna się przy Urzędzie Gminy. Następnie, tak, przez Kosmów, Kolonie, Kosmów, Plewnie. Razem z tą drogą, którą przyjmiemy na własność, otrzymamy później dofinansowanie, które pozwoli nam realizować tą drogę w 2022-2023 roku. W 2022 roku złożymy wniosek o dofinansowanie, w 2023 roku, jeżeli wniosek był wypłaszczony pozytywnie, osoby do realizacji tej, myślę, dużej inwestycji drogowej przy wartości 5 milionów złotych. Cały koszt przebudowy tej drogi. Chcę mieć pytania? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. 12 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wysoka Rado 17. Uchwalenie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Proszę o przedstawienie projektu uchwały pana sekretarza. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 12 ustawy z 18 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 ze zmianami oraz artykuł 10 ust. 2 ustawy z 9 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Dziennik ustawy 2020 roku, pozycja 2050, Rada Gminy Ceków Kolonia uchwała następuje. Uchwała Rady Gminy Ceków Kolonia nr 33/182/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Praktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 wprowadzają następne zmiany. Załącznik nr 1 w części dotyczącej promienia żeglarków na wystąpienie Gminnego Programu Praktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały i wykonanie uchwały przyciągi do gminy Ceków Kolonia po podjęcie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, tam są niewielkie zmiany finansowe, ponieważ mamy do czynienia z terapeutą rozwiązywania problemów narkotykowych i aby było zgodność finansowania tego zadania z tym, co mamy w planie, musimy taką zmianę wprowadzić. To tyle. Pozostałe wydatki nie mogły zmiany, tak jak przyjęcie uprawnienia wydatków zgodnej uchwale. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Sekundę. Jeszcze raz.
ekspresem, co już widzę. 12 za. 12 głosów za. Przechodzimy do punktu kolejnego, 18. Uchwalenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy i również proszę o przedstawienie projektu uchwały pana wójta. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z podniesionymi zmianami oraz artykuł 7 ust. 1 e ustawy z 21 czerwca 2021 roku o dodatkach mieszkaniowych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 2733 z podniesionymi zmianami, to także cytuję uchwała następuje. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały będzie mógł to wniosek wypełnia uchwała do tego uczynienia w dniu urzędowym województwa wielkopolskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Wysoka Rado, zmieniły się przepisy w ustawie o dodatku mieszkaniowym. W związku z tym musimy sporządzić praktycznie nowy wniosek o dodatki dla osób z niskimi dochodami. Dodatek ten pokrywa koszty wynajmu takiego rozkładu mieszkalnego. Wzór został przygotowany w oparciu już o jakby zatwierdzone uchwały w innych gminach. Musimy to zrobić jak na świecie, tak aby od 1 lipca ten nowy wzór obowiązywał. I tyle w tym temacie. Proszę bardzo, czy jakieś pytania jeszcze? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. No pięknie, 12. I jesteśmy w punkcie 19. Uchwalenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Proszę bardzo. Jeszcze, panie przewodniczący, ponieważ była tam zmiana, mam najpierw 20. Tak, dobrze, 19. 19. Petycji. Petycji. To jak już pani Halina przeczytała na swojej komisji. 19. No. Jak już wcześniej pani Helena czytała w toku ze swojej komisji, do gminy Cyków Konia wpłynęła petycja w sprawie oparcia, tak żeby dobrze czytał, rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Komisja zajęła się i przygotowała następujące stanowisko w postaci uchwały w sprawie rozpatrzenia tej petycji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tak jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 z zmianami i artykuł 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2016 roku o petycjach, to jest dziennik ustaw 2016 roku pozycja 8872, tak więc uchwała uchwała co następuje. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 lutego 2021 roku złożonej w dniu 4 marca 2021 roku o poparciu rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego petycji nie uwzględnić. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący Rady Gminy Cyków Polonia zawiadomił podmiot wnoszący petycję. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Cyków Polonia. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Tutaj chyba nie ma co dyskutować, panie przewodniczący. Myślę, że pani przewodnicząca to przedstawiła na swoim sprawozdaniu szczegółowo. Myślę, że wiemy, o co tutaj chodzi. Przechodzimy do głosowania. Czy ewentualne pytania są? Nie widzę. W takim razie głosujemy nad projektem uchwały. Krzysiu, ciśnij. Zawiesiło się? O, jest. 12 głosów. I przechodzimy do punktu 20. Proszę bardzo o przedstawienie projektu uchwały. Proszę, 20 kwietnia bieżącego roku przypłynął wniosek o zmianę ustaleń studium parapowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawcą jest pani Ewelina i Andrzej Żalscy z terenu naszej gminy. I proszę o zmianę przyjętych kierunku zagospodarowania przestrzennego za działek położonym w miejscowości Morawi. Chciałby to mieć numer ewidencyjny 316x3, 316x4, 316x5. Ja te działeczki teraz pokażę, gdzie się dokładnie znajdują. Tutaj mamy rondo. Tutaj mamy rondo w Morawinie, idziemy w kierunku Kalisza, za rondem są te trzy działeczki. Prośba jest taka, aby dokonać tam zmiany w studium,
zagospodarowania przestrzennego dla całego obrysowanego terenu. Przymiotowe działki są zlokalizowane poza obszarami zwartej zabudowy mieszkalnej, ale jednocześnie na terenach będących w oddziaływaniu drogi wojewódzkiej. Z uwagi na powyższe tereny nie są atrakcyjne ani pod względem ewentualnego wykorzystania dla potrzeb mieszkalnych, ani ich dotychczasowe przeznaczenie po tereny uprawy. Uwzględniając zatężenie ruchu na wojewódzkiej drodze nie jest wątpliwe. Lokalizacja zabudowy usługowej w tym rejonie nie zakłóci ładu przestrzennego okolicy, a jednocześnie będzie stanowić sferę pośrednią pomiędzy terenami rolnymi, a funkcją komunikacyjną dużo na terenie natężenia ruchu. Jeżeli mówimy tutaj o działalności usługowej, bo my na myśli tutaj takie usługi jak handel, usługi związane z restauratorstwem, plus ewentualnie budowa stacji paliw. Tam znajdują się grunty o wysokiej bonifikacji, czyli grunty klasy 3 B. Po zmianie studiów lub przeznaczenie tego terenu pod działalność usługową będzie konieczne opracowanie planu miejscowego. Skutkiem finansowym jest takie, że gmina musi pokryć koszty zmiany takiego studium, plus później opracować własny plan miejscowy. Jeżeli powstaną tam inwestycje, pojawią się nowe miejsca pracy, pojawią się wyższe podatki z tytułu i przeznaczenia rolniczego, które w tym momencie jest. W związku z tym przygotowana została następująca uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunku zarysowania przestrzennego gminy Cechów Polonia na kierunek ewidencyjnie 316/3, 316/4, 316/5 po gminie Murawina. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z 19 marca 1990 roku samorządu gminy, gminy ustawy 2020 roku po 713 sekcji zmianami oraz artykuł 9 ust. 1 w związku z artykułem 27 ustawy z 27 marca 2023 roku o planowaniu zarejestrowania przestrzennym, dziennik ustawy z 2021 roku, po 1741, tekst 1 jednolity ze zmianami, regulamin cechowy uchwała co następuje. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium warunkowań kierunku zarejestrowania przestrzennego, gminy Cechowy-Polonia, uchwalonego uchwałą 57, mamy na 287/2012. Kategorii gminy Cechów-Polonia z 28 marca 2018 roku. Koniecją obszaru objętego zmianą studium, na którym rozkładają się działki numer 3/3, 3/3, 3/5 w obrębie Morawi. Określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Zakres ustaleń zmiany studium będzie zgodny z artykułem 10 ustawy z 27 marca 2023 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, dziennik ustawy 2021 roku po 147 ze zmianami oraz przepisami odrębnymi. Wykonanie uchwały powierzenia wójta gminy Cechów-Polonia. Uchwała wzięła się z dniem podjęcia. Tak naprawdę jest to wstęp, początek do trudnej pracy. Opracowanie takiego zmiany studium to jest około 15 do 18 miesięcy. Plan taki poprawny będzie wyłożony, będzie objęty dyskusją, będzie podany do publicznej wiadomości i końcowym etapem to będzie uchwała podjęta również przez Radę, która zapisuje zmiany te studiów. W międzyczasie będziemy równolegle prowadzić pracę nad planem miejscowym. I można powiedzieć, że nawet miesiąc po miesiącu będzie można uchwalić już plan miejscowy pod warunkiem, że studium zostaje też przyjęte przez nadzór wojewody. Działamy tutaj na wniosek mieszkańca naszego i liczymy, że to przyniesie korzyści wymierne dla mieszkańców gminy. Co jest za posesją Witczaków? Przed. O której są niedzielę? Widzimy, że Czechowa to jest przed. Przed. A jak jest zgody zainteresowany, to się nie interesuje. Tak. To co mają tam przed bar już kiedyś? Na bar. Tak, to jest tam z tyłu za osadą. Kościa, poczekaj, to zagłosujemy. Minutę, już wchodzę. Telefonik. Aha, to jest na tej wysokości. Ale to by całe to było drona przeznaczone, tak jak bardziej objęcie, się tylko ten... Nie, to co tutaj się... Trzy działki, tak, to są te trzy działki objęte, tak? Ta działka tutaj... Od wysokości przystanku w stronę tego pierwszego... Oj tak, bo tu mam ładnie narysowany przystanek. Pani Jasiu, dziękuję. Doskonała lokalizacja. Ja to jest przystanek mam w tym miejscu. Zaproczka jest tak naprawdę. I to jest zaraz... Tutaj jest odlew. Mamy tutaj odlew, proszę Państwa. Tak naprawdę naprzeciwko i troszeczkę w kierunku Kalisza lecimy. Przed posesją Państwa Witczaków, ujrzałem. Aha, tego Witczaka, to nas pracował. No tam jeszcze wcześniej syn jest chyba podbudowany. No i tutaj jest. Nie wiem. No wiemy. Przechodzimy do głosowania. Wszystko wiemy. Sekundę. O, zapraszam. No i 12 głosów za. Wysoka Rado, jesteśmy
punkcie 20. Wolne głosy, proszę bardzo. Bo tam pani Bożenka chciała coś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dziury na działkach są. A dziury? Trzeba zalać asfaltem. Tak. To chciałam powiedzieć. Kolejne się pojawiły teraz świeże, czy nie zostały jeszcze wcześniej? Nie, no one są już o jakiś czas temu, bo wybijane na po prostu, nie wiem, w dwóch miejscach. Jak duże to są? Nie. Czy tam możemy tam masło na zimno byśmy wam zakupili i myślę, że pan czyny. No. Że mam jeszcze taki najgorszy w tej chwili stan drogi, to jest drugie miejscowości Morawie, Kolonia Morawie. Jak będziecie robić, no to wtedy nie. Gdzie wysadziło po prostu jezdnię, to co było w miejscowości Kuszyn w tej chwili jest zrobione. Poza tym na bieżąco remonty prowadzimy. Dodatkowo jeszcze dodam, że w miejscowości Szadek tam odszyta koło takiego dużego rolnika, która się całkowicie posypała, w tej chwili Godyta prowadzi czynności kodezyjne i tyle tam są utrudnione, że jest tam niepewna dokładnie granica. Musimy tam ustalić dwie granice, aby w przyszłości tę drogę zlokalizować, bo tam będzie trudny temat, jeżeli tych granic nie będzie. Trzecia wiadomość, pełnomocnik spółki Gaz System wystąpił do nas z wnioskiem o uzgodnienie przejścia gazociągów przez drogi gminne. Jeden z tych trzech gazociągów, co idzie, to jest DN400, przeznaczony jest do remontu przejścia przez drogę. Jeżeli my musimy tam narzucić warunki, jakie tutaj musi tutaj ten remont przejścia, miałby wymiany tych dróg osłonowych spełnić, będziemy chcieli skorzystać z okazji i właśnie Szadek, te dwa odcinki, tak. Czyli ten, co zrobiliśmy, ten odcinek, oni muszą to przekopać od nowa, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli to będą przekopywali od nowa, nie ma sensu wylewanie tego odcinka wąskiego, bo to będzie zniszczone później nasza praca. Chcemy narzucić, żeby to przełożyli i zrobili ten, zabezpieczyli odcinek u was. Czy to przyszłości... Na takiej samej szerokości szerszej? Znaczy ja będę wnioskował, żeby to poszerzyć, tak? W przyszłości jakieś chodnika, coś takiego, żeby to było tu pozrobione, zobaczymy na ile nam... Na zapas na kiedyś może... Dokładnie. I to samo dotyczy drogi powiatowej, czyli tej, tutaj, co przejmujemy, to już będziemy chcieli narzucić, żeby to zrobić w taki sposób, żebyśmy nie podnosili później koszty, w jakieś przebudowy, remontu. Czas tego wykonania to jest około 2 lata. A jeszcze mam pytanie, bo oni będą robili tą nową nitkę. Ta nowa nitka pójdzie z Podzborowia, tak? Tak, ona idzie w kierunku Liskowa, tam przez Morawie ze szkołą. I tam też będzie przechodziła przez jakieś drogi, czy tak, nie? Tak, tak, ale to patrząc przez drogę wojewódzką, a potem przez drogi tam jak się jedzie, to... Tak, pełne drogi, ale to już wysłaliśmy odnośnie zabezpieczenia i właśnie ochroną osłonową, żeby nie budowali. Teraz to będzie troszeczkę mniejsze średnicy i troszeczkę będą inne już technologia w tej chwili, jest, nie to co było kiedyś, nie? No, a będzie coś postawić? Tak, to już tak zapisaliśmy, żeby nie mieć żadnych... jakby dodatkowe wymagania. Aczkolwiek to jest spółka, można powiedzieć, prawa handlowego, oni sobie mogą narzucać różne rzeczy w trakcie z inwestycji, ale ta inwestycja to jest już tak 2024-2027 rok. Ciężko mi jest dokładnie określić czas realizacji tej inwestycji. Jeszcze jedna informacja tutaj, nadleśnictwo Kalisz zgłosiło się do Szanownej Rady, że ma taka Rada kompetencji do uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego, rządzącego na terenie administrowanym przez nadleśnictwo Kalisz. To jest dąb o, przepraszam, obwodzie około 5,5 metra. Obwód mierzony jest na wysokości 130 cm od ziemi. Wysokość około 18 metrów. Jego stan zdrowia i zawalone uszkodzenia dąb szypułkowy charakteryzuje się średnią kondycją żywotną, duże ubytki w konarach i pniu. Myślę, że jak najbardziej nam się przyczynić do wniosku nadleśnictwa, zwłaszcza to jest na ich działce. I taki pomnik przyrody po prostu tutaj ustanowić na terenie naszej gminy. Gdzie to jest? W lesie. Ja pracuję w miejscowości Kamień. Już szukamy. Tam gdzie. Jedziemy z obozu. Będziemy sesję objazdową mieli, to pojedziemy obejrzeć. Chyba dojdziemy? Już chyba będę mógł powołać. Dobrze, ja mam takie pytanie, panie wójcie, będziemy głosić rowy. Tak? W tej chwili rowy zaczyna wykaszać już, jak powiat zaczyna wykaszać rowy na terenie naszej gminy, rusza też do pracy nasz zakład z wygody i on będzie wykaszał trawę na terenie naszej gminy. No a tutaj przy drogach wojewódzkich też jeszcze jak jadę tutaj w domu, tutaj też są niewykaszane, natomiast ja bym troszeczkę też chciał opóźnić, żeby już skończyć taki okres wegetatywny i to nam nie urosło. Dobra, mamy tutaj kamień. Tutaj staram się pokazać. Jedziemy do Agaty. Tu się buduje. Tomek, to ten co miałeś być. Tutaj się buduje. Tutaj mamy boisko gminne. I tutaj sobie musimy troszeczkę odbić w prawo i mniej więcej na tej działce. Tutaj w tym lesie jest lokalizacja tego. No to tam na nogach musimy dać. On mniej więcej właśnie tutaj, gdzie kosztuje. Tam koniec. To jedzie. Tam koniec.
sam dom się dojedzie. To znasz te dukty, no to poprowadzisz. Tak, dobrze. Proszę bardzo, wolne głosy. Ja jeszcze wrócę do tych dziur na drogach. Bo tam w Kamieniu ta droga, co jest do oczyszczania, to jak to jest? To jest powiatowa, czy to jest? Tak, to jest powiatowa droga. No ale tam koło stały dziura była zalepiona, a tam jeszcze jechać dalej, tam jak pan przed samym był. Od wielu lat jest taki tam uskok. Zgłosimy przez całą szerokość tej drogi, nie? Taki normalnie szerokość zrobił. Aha, czyli pod podłożem przed załamania, ale to już jest parę lat, żeby to... To tam koło stawu, koło figurki by zrobione. Znaczy tam firma, jeżeli pojawia, ta firma być może, że została troszeczkę betonu asfaltowego, to żeby tego nie było. Ale przecisk nie idzie tam, a może przecisk tam. To może się gdzieś przekopał chyba. No nie wiem, ale to tam nie może, nie idzie z tego świata. Parę lat normalnie taki, nie no to jak samochody. Ale to jest jeszcze przed mostem czy za mostem? To jest przed oczyszczalnią. Przed oczyszczalnią. Jak stary samochód był bryła kiedyś. Nie wiem, to bryło. Dobrze, to zgłosimy do powiatu, żeby to wycięli po prostu. Jak się wie, to tam się to zwalnia i tego, ale tam no, jeden gość jechał i tam miał pretensje, bo tam leśnicy. Znaczy, Kałużny mi mówił, że tam kurczę się tam chodziło. Nie? To wtedy do powiatu można stawiać się o zbudowanie. Prób zwalniają. No. Tylko, że nie oznakowałem. Tylko, że próbki podałek zwalniają. Znak postawił. Albo znak postawił, dobra. Proszę bardzo. I jeszcze chciałam zgłosić na przystanku na Przespolem, jak się jedzie, że jest nierówność na chodniku i to jest nowo powstałe. I po drugiej stronie to już jest dawno. To... Ale to u pani tak? W Czekowie tutaj po drugiej stronie? Dobra, to jest która rzecz, która będzie zgłoszona do powiatu? Tam to stare to już było dawno zgłoszone, natomiast przy przystanku to jest świeże. Na bieżąco monitorujemy. Do powiatu też od razu przyjdę panią Gosię Jabłowską pytanie. W maju ma to być na terenie. I o barierach. Proszę bardzo. Pytali się właśnie o te bariery. Ma to być dowieziona ziemia, wzmocniony nasyp i wykonane. Ma tylko wiem, że barierki mają kupione. Tam jakaś firma ma gdzieś kopać na Liskowiec, tam tu ma pustać ziemię, nasypać, dopiero mają te barierki zrobić. Barierki mają w takim miejscu. Nie widzę, w takim razie dziękuję za udział, ale nie kończymy. Zapraszam wszystkich Państwa do góry, do nowo powstałej firmy.